Witam Państwa. Wydobyć z niepamięci to tytuł spotkania, na które się zdecydowaliśmy za sprawą pana Marka Kołaczkowskiego. Jest z nami, jest z Państwem gwiazda Teatru 7.15, bo o nim tu będzie mowa. Pani Alicja Krawczykówna, witam bardzo serdecznie. Czuję się zażenowana. Marek Kołaczkowski, też gwiazdor tamtego czasu i nie tylko tamtego, bo gra do dziś. Nie na scenie 7.15, ale na scenie Małego Teatru. Proszę Państwa, chcemy wydobyć z niepamięci. Ten pomysł zrodził się w głowie, wyobraźni, marzeniach Marka. Dlaczego? Dlatego, że sztuka nasza, sztuka teatralna jest strasznie ulotna i jednocześnie nasze wspomnienia zostają w nas i nie przechodzą dalej do następnych pokoleń. Już w tej chwili, jeżeli się zapyta kogoś w Łodzi o teatr 7.15, to w ogóle nie wie, co to było. A to tylko powiedzmy 20 parę lat temu zamknął się ten teatr, a już o nim nie wiemy. Jest to jeden chyba z nielicznych teatrów w dużych miastach, o których tak ślad jakby po którym zaginął, prawda? No, teatr 7.15, teatr to scena Teatru imienia Stefana Jaracza. Dodatkowa. Teatr działał w latach 1965-88. Kilkadziesiąt premier komedii, wodewili, fars pojawiło się na tej scenie dzięki znakomitemu zespołowi, reżyserom, którzy wtedy odwiedzali teatr. I przy pełnej widowni oddaję głos Państwu. Przede wszystkim, co teraz po latach, jak się zamknie powieki, to jaka postać, jaki rytm, jaka atmosfera gdzieś budzi się we wspomnieniach? To były najprzyjemniejsze lata, bo ja na przykład grałam bardzo dużo wtedy i duże role, i piękne role, i bardzo rozmaite. I dlatego... W Teatrze 7.15, przepraszam, że przerwę, Ala zagrała z tych moich tutaj dokumentów 25 premier. Tak? Nawet mi się wydawało, że więcej. Nawet tego nie wiem, ale to duże były role. To no właśnie jedną z pierwszych ról to były Parady, gdzie grałam z Zerzabelę. I to była pierwsza sztuka taka trudna jak dla mnie, bo tam grałam kilka scen połączonych z dwoma amantami. I ja grałam bardzo, bardzo te role, ta rola jest, była wyczerpująca. W tym czasie jeszcze Parady były grane w Warszawie. Już nieżyjąca Jedleska grała tą rolę, co ja grałam później. I Jasia Jedleska. Tak. Ona niestety nie żyje, ale bardzo dużo kolegów już nie żyje. I dlatego wspominamy miło ten okres, kiedy mieliśmy przyjemność grać, bo to byli aktorzy, którzy grali całym człowiekiem, jak się u nas mówi, a nie tylko słowami. Przeżywali to bardzo. I teraz już coraz mniej jest takich aktorów, bo raczej są inny charakter mają występy w tej chwili. Andrzej Herder, Zbigniew Jabłoński, Alicja Krawczykówna, Henryk Jóźwiak, mąż pani, tak. Sławomir Misiurewicz, Andrzej Herder w kolejnej roli, Zbigniew Jabłoński. Ty grałeś też? Nie, ja w Paradach nie grałem. Ale... Ja już byłem wprawdzie w Łodzi. To 68 rok, tak? Tak. Nie, to jeszcze mnie nie było. Ja w 69 do Łodzi przyjechałem. Także nie grałem w Paradach. Moim pierwszym spektaklem w Teatrze 7.15, bo o tym mówimy. A jeszcze chciałem się cofnąć troszkę do historii, bo Teatr 7.15 był jako samodzielny teatr już od 1957 roku. Czyli miał osobną dyrekcję? Miał dyrekcję osobną. To był teatr, który przedtem nazywał się Teatrem Satyryków. On był w tym samym miejscu, w Grand Hotelu. Na małej scenie. Tam nad Grand Hotelem
na scenie. I przy takiej niedużej widowni, około 300 osób chyba widownia była. I dziś to jest ogromna widownia. Tak, prawda. Tam jakby nadał nazwę temu teatrowi i rozpoczął działalność tego teatru 7.15 Jerzy Antczak, który przez 2 lata był tam dyrektorem. I później właśnie w 65 roku, jak mówimy, teatr został jakby wchłonięty przez teatr Jaracza. Ta scena została sceną taką komediową teatru Jaracza. To jest zachwycające, że jeżeli istniała osobna scena, to ona miała osobny repertuar, inne oblicze, a teraz teatry mają sceny dodatkowe, ale niejako grają na nich to samo, co na dużej scenie, tylko może w bardziej kameralnych warunkach. Czyli tutaj ta walka o oblicze, walka o to, żeby mówić do może innego widza, była bardzo wyrazista. Na przykład zespół Teatru Jaracza był w pewnym sensie też i trochę rozdzielony, bo byli aktorzy, którzy grali właśnie tylko na tej scenie komediowej, muzycznej, a byli aktorzy również od dramatu. I rzadko, oczywiście często się tam wymieniali, łączyli, ale jednak byli przypisani do tego teatru. Właśnie Ala, no to była, jak już powiedzieliśmy, gwiazda tego teatru. No tak, ale tamtego teatru, którego nie ma, prawda? W naszej pamięci jest. No, tych sztuk było dużo. Najbardziej pamiętam te ostatnie, które grałam. A pierwszą z pierwszych to właśnie tą Zerzabelę w Paradach. A oprócz tego Jadzie Wdowę grałam. Grałam Jadwigę Wydobyć z niepamięci. Właśnie, trudno jest wydobyć z niepamięci. Mamy tutaj i zdjęcia, i tytuły. I trendowatą byłam w Ameryce i to pamiętam bardzo dobrze. W owym czasie być w Ameryce. Być w Ameryce to było, poza tym ja byłam w tym czasie, grałam jeszcze w radio, bo grałam w Wesołym Autobusie. Ja byłam z Wesołym Autobusem też w Ameryce. I później nagle z 7.15 jest wyjazd znowu do Ameryki. Trendowatą graliśmy ponad 1000 razy. I przy pełnych widowniach. Oczywiście w Polsce, w Ameryce trudno było dostać bilety czasem, dlatego że były wyprzedawane w innym terminie. Z wyprzedzeniem. I ta cudowna widownia, o której tyle Państwo mówią, to była widownia związana z Teatrem 7.15, że czekało się na premierę, czy po prostu Czekało się. Na przykład jak ta trendowata miała wyjść, to już były wyprzedane bilety, zanim jeszcze zaczęliśmy grać. I później było... poza tym graliśmy jeszcze piosenki Państwa Wolnych. Było mnóstwo sztuk. Ja może powiem troszeczkę tak bardziej z innej strony o tych spektaklach, bo mamy wspomnienia z różnych takich ciekawych rzeczy poza scenicznych. Anegdota musiała towarzyszyć tamtym czasom, ponieważ życie towarzyskie wyglądało inaczej. Czyli odbywała się w Grand Hotelu. To jest wyjątkowe miejsce, prawda? Tak. Czy potem Państwo zostawaliście w tym Grand Hotelu? Nie. Do Spatifu. Do swoich domów najczęściej. Nie, no ale do Spatifu też. A do Spatifu też czasem na kolację, żeby uczcić, jak było coś sympatycznego w czasie spektaklu. Albo też zostawaliśmy w garderobach i z Grand Hotelu, z restauracji malinowej przynosiliśmy sobie czasem zakąskę, powiedziałbym. Zakąskę do takiego biesiadowania. Ja, jak już mówiłem, od 69 roku byłem w Łodzi w teatrze i grałem pierwszą moją sztuką w teatrze 7.15 był Rachunek
nieprawdopodobieństwa. Co się zdarzyło wtedy? Tam się nieprawdopodobnego. Tak, właśnie, nieprawdopodobnego, bo reżyserował tę sztukę Felix Żukowski. Dyrektor, długoletni dyrektor Teatru Jaracza. Wspaniały człowiek, wspaniały aktor w ogóle. On żył teatrem. Żył teatrem. I aktorami, tak. Kolegami żył. Tak, no cieszył się, że... był niesamowitą postacią, bo on wszystko wiedział. Wszystko wiedział o graniu. W związku z jak tym, stary diabeł gra, jak młody tak, diabeł gra. W związku z tym, jak ja, młody aktor, grałem tam, pamiętam, Boba. Bob to był przyjaciel głównego bohatera, przyjaciel taki bikiniarz, jak to wtedy się mówiło, który spędził część swojej młodości również w więzieniu i miał takie wspomnienia z tego więzienia. Opowiadał właśnie na scenie te wspomnienia, że siedział w celi, tam był, jak to on określał, jak się określa w więzieniu, w więźniu, kibel i opowiadając to mówi, że siedział z dyrektorem, bo tam wtedy również i dyrektorzy za różne takie afery mięsne i niemięsne siedzieli. I jeden był kibiel, w związku z tym podchodził do dyrektora i mówił, pan dyrektor pozwoli, że teraz ja skorzystam z kibla. Dyrektor Żukowski, reżyser tego przedstawienia, przyczepił się do mnie i do tego zdania właśnie. I mówił, jak ty to mówisz? Przecież tak się nie mówi. Mówi się, pan dyrektor pozwoli, że teraz ja skorzystam z kibla. Nie mogłem przejść przez to. Na każdej próbie, jak tylko podchodziło do tej kwestii, to on już wstawał i źle, że teraz ja. Przyszła próba generalna i ja już cały w nerwach podchodzę do tej kwestii i mówię, a więc tak, pan dyrektor pozwoli, że teraz... I widzę, jak reżyser Żukowski podnosi się i patrzy, że teraz ja skorzystam z kim. I widzę, że... Radość. Radość. Dobrze. Zadowolenie. Czyli Żukowski wiedział, jak zagrać starego diabła. Diabła, młodego diabła. Tak, mało tego, on reżyserował nawet w czasie urlopu wszystkich ludzi, którzy prywatnie robili porządek w teatrze. Też reżyserował, bo on wiedział, jak powinno to wyglądać. Fenomen Żukowskiego, o którym właściwie można by w nieskończoność mówić i trzeba przypominać tę postać, również polegała na tym, że inwestował cudownie w młodych, wyjątkowych artystów i on odkrył Jerzego Grzeskiego i dał mu do zrobienia komedię. To chyba jest jedyna komedia, którą zrobił Grzegorz Rzeski. Tak. Ja ją pamiętam ze sceny. No, ja grałam tam wtedy jedną z wnuczek. Z panem Wróblewskim. Z bardzo wyrazistą rolą. Tak, komediową. A wracając jeszcze do trendowatej, chciałam powiedzieć, że ja miałam taką przygodę, ponieważ przypomniało mi się, miałam taką przygodę, że schodziłam po schodach i widziałam Stefcię ze swoim amantem, którzy się prawie całują. Pani Grażyna? Tak, Grażyna Marzec i Boguś Antczak. I para przytulona, a ja po schodach idę i weszłam sobie na suknię niechcący i poślizgnęłam się, zjechałam jak długa i upadłam prawie im pod nogami. I mam kwestię, więc to już tak? Aż tak? Ja patrzę, a oni tańczą, płaczą i śmieją się, odwrócili się do tyłu i nie mogli słowa powiedzieć. A ja się pozbierałam w tym czasie i jakoś... Wyszłam już tylko ze sceny, no bo akurat to była koniec mojej akurat sceny, ale to ten moment, więc to już tak, aż tak zgotował moich kolegów. Kiedy patrzymy wstecz i
wiemy, jakimi umiejętnościami musieliście Państwo gospodarować na scenie. Wydaje się to dziś nieprawdopodobne. I śpiewaliście, i był taniec, były zmiany sytuacji, no właściwie jedna za drugą, bo to tak. Wszystko miało swój wyjątkowy rytm. Tak, tak, nie, tak. Czy to była lepsza, czy to była gorsza sztuka, prawda? To, tak. To jednak te umiejętności były potrzebne.